pierwsze, najważniejsze i najbardziej stresujące egzaminy za maturzystami. W Suwałkach do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 760 uczniów. Jak im idzie? To, co znaleźli na arkuszach egzaminacyjnych z matematyki, pozwoliło im odetchnąć z ulgą. Nie wszyscy, co prawda, liczą na 100-procentowy wynik, ale większość naszych rozmówców poziom trudności ocenia na niezbyt skomplikowany. W tym roku udaliśmy się z kamerą do drugiego LO w Suwałkach. Matura z podstawowej matematyki według mnie była prosta. Może jedynie ostatnie zadanie, gdzie trzeba było liczyć objętość ostrosłupu, wydało się trochę trudniejsze, bo wynik wyszedł dziwny, przynajmniej mi. Nie wiem, może źle, może dobrze zrobiłem. Zamknięte to tam nie ma co mówić o nich, a otwarte były dwa dowody. Wykaż, że trzeba było na przykład wykazać, że podana liczba jest podzielna przez 17. A drugi dowód to wykazać, tak, że alfa jest no, równa 180 stopni minus 2 beta. I to z tych trudniejszych, reszta była naprawdę prosta. Wynik obstawiam, że będę miał 100%. Tam nie było łatwe akurat. Co było z prawdopodobieństwem dwa zadania? Jedno zamknięte, jedno otwarte. No i było z obliczeniem współczynnika, a to było trudne. Akurat sprawdziło problem. I tyle. Nic mnie nie zaskoczyło, się spodziewałem takich rzeczy. Czyli co, 100%? Może być. Nie wykluczam. Myślę, że matura nie była trudna. Ale znam, że się pewnie coś mi nie poszło temu tak szybko. Z czym był największy problem? Największy problem miałam z funkcją chyba, z zadaniem otwartym za 4 punkty. Niektóre były okej, a niektóre były skomplikowane. Które ci najłatwiej poszło? Myślę, że logarytmy były okej, zadanie ze stożkiem, no i takie tam rachunkowe. A gorzej? Gorzej, a tak powiem szczerze, że już nie pamiętam nawet. Pewnie najwięcej było problemów z błędami rachunkowymi, ale poprawiałam w miarę możliwości. Myślę, że ponad połowa powinna być. Niektóre zadania były dobre, niektóre były złe. No, większość były łatwe. Nad którym zadaniem musiałaś dłużej z kolei pomyśleć? No, nad dwoma takimi zadaniami, bo trzeba by obliczyć objętość stożka. To takie dosyć trudne było zadanie. I pole trójkąta. No zrobiłem, ale nie wiem, jak to wyszło. Egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać własny tekst. Mieli wybór pomiędzy napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego. W temacie rozprawki podany był problem, którego miała ona dotyczyć. Maturzysta musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym oraz innych wybranych przez siebie tekstów kultury. Język polski też właśnie byłam zdziwiona, bo w życiu tak naprawdę się tak dobrze nie rozpisałam na jakiś temat. No nie był to, nie był trudny. A na jaki temat pisałaś i co? Pisałam na temat pasja, praca czy obowiązek. No i postawiłam tezę, że praca jest pasją, przepraszam. No i tutaj odwołałam się do Marka Adelmana i Ludzi Bezdomnych, czyli Tomasza Judyma. No i też tego tekstu, który tam był. No i w sumie tak nie było źle. Praca jest pasją. Literatura, do której się odwołałaś? Ludzie Bezdomni i film. To akurat nie jest moja dziedzina. Rozprawka była pasja, praca, pasja czy obowiązek. No myślę, że zdam, ale wynik nie będzie taki jak z matematyki na pewno. Uważam, że zdam. Praca jest pasją. Odwołałam się do postaci Tomasza Judyma z Ludzi Bezdomnych i Ignacego Rzeckiego z Lalki. Okazuje się, że dla maturzystów z drugiego LO wcale nie matematyka spędza sens powiek. Czego się zatem obawiają? Języki, no myślę, że może jakoś to pójdzie, ale bardziej obawiam się biologii. Angielski to raczej będzie dobrze, bo to już tyle się uczy tego angielskiego, że na pewno coś wyjdzie. No i jeszcze chemia mnie czeka. Z tej chemii się uczę. Chyba zdam, no. To oczywiście dopiero początek. Sesja egzaminacyjna potrwa do 26 maja. Jak na razie w suwalskich liceach nie odnotowano przykrych incydentów i zbędnych pytań. Oby tak dalej.